Dlatego jakość życia jest taka, jaka jest. Bardzo mało z nich dożywa wieku dziecięcego, a naprawdę wyjątkowo mało ludzi dożywa pełnoletności, czyli tych, którzy mają ponad 300 lat. Jest ich trochę, jest parę takich, parę, no, ileś, mniejsza o to, o ilość, ale jest trochę osób na Ziemi, które są już pełnoletnie, czyli mają ponad 300 lat, niektórzy z nich mają kilka tysięcy lat, nadal używając tego samego organizmu. To są ludzie, oczywiście, którzy potrafią utrzymać organizm tak długo przy życiu, bo sfera świadomości, w której żyją, jest bardziej rozszerzona niż u przeciętnego ziemianina, co między innymi objawia się tym, że nie zanieczyszczają organizmu tak bardzo. A więc w najidealniejszym przypadku człowiek będzie jadł tyle, ile autentycznie wynosi potrzeba fizyczna jego organizmu, ale nic ponadto. I wtedy system oczyszczania nie będzie musiał nigdy czegokolwiek oczyszczać. Chociaż biorąc poprawkę na cywilizację, w której żyjemy, gdzie wszystko praktycznie jest zanieczyszczone, to jednak te zanieczyszczenia będzie usuwał. Ale nigdy nie będzie postawiony w stanie takim, że organy oczyszczające muszą pracować na pełną moc, ponieważ ilość substancji, które będzie dostawała się z pożywieniem, z piciem, z oddychaniem do organizmu, będzie znacznie mniejsza. Więc taki system wątroba, nerki, płuca, skóra, jelita będą, powiedzmy, pracowały na 30-40% swojej mocy i to będzie wystarczało. I taki człowiek nie będzie chorował, będzie szczęśliwy, zadowolony, jego organizm będzie długowieczny. Tak by to wyglądało idealnie. Jest bardzo mało ludzi na Ziemi, którzy w ten sposób żyją. Ale są i jest to możliwe. To by było, jeżeli chodzi o te cztery systemy takie podstawowe organizmu, o którym mówiłem. Ja jeszcze będę do nich wracał, ale teraz bym przeszedł do następnego miejsca. Aha, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Mówiłem o pożywieniu, o tym, że człowiek spożywając zbyt dużo pokarmów wprowadza do organizmu zbyt dużo substancji, które organizm nie jest w stanie na bieżąco usuwać, czyli samo oczyszczać się. Jedną z takich substancji dla wielu ludzi jest tlen. Wielu ludzi uważa, ogólnie się w ten sposób uważa, że tlen, im więcej tlenu w organizmie, tym lepiej. Podczas gdy nie wygląda to w ten sposób. Tlen jest substancją, która spala organizm, jeżeli jest w nadmiarze. Spala komórki organizmu. I wielu ludzi zbyt dużo tlenu wprowadza do organizmu. I wtedy zachowana, wtedy równowaga między tlenem a dwutlenkiem węgla w organizmie zostaje zachwiana. I to powoduje, że ilość czerwonych ciałek we krwi i jakość ich pracy, ilość się zmniejsza i jakość ich pracy się pogarsza. Mówi się wtedy o anemii, czyli czerwone ciałka krwi zbyt mało tlenu wiążą i dostarczają do komórek. Lekarstwem na to jest zmniejszenie ilości tlenu i zwiększenie ilości dwutlenku węgla. Co na początku, jakby zrobić takie ćwiczenia, odczuwalne jest jako duszność. Jeżeli człowiek prawidłowo oddycha, to ilość wprowadzanego tlenu jest mniejsza niż przeciętnie u statystycznego człowieka. To dlatego ludzie, którzy kontemplują albo wykonują jakieś ćwiczenia, medytują, co u nich zauważać można? Że ilość oddechów na minutę zmniejsza się, oddech się pogłębia, staje się bardziej taki głęboki, przeponowy i ilość wydychanego dwutlenku węgla się zwiększa, to znaczy ilość dwutlenku węgla we krwi zaczyna wzrastać. To powoduje, że czerwone ciałka krwi stają się bardziej aktywne, więcej wiążą tlenu i lepiej ten tlen dostarczają większej ilości komórkom. To jest ciekawy, interesujący temat. Ja tylko mówiąc o tym, kiedy mówię o systemie oczyszczania organizmu, chcę powiedzieć, że
Człowiek myśli, że im więcej i głębiej będzie oddychał, tym lepiej. Otóż poza niektórymi szczególnymi przypadkami, są nawet ćwiczenia pranayamy na przykład, niektóre ćwiczenia pranayamy mogą być takie, które przez określony czas, w określonych warunkach zwiększają ilość tlenu. Ale ogólnie rzecz biorąc, człowiek powinien raczej dążyć do tego, żeby zmniejszyć ilość tlenu, a zwiększyć ilość dwutlenku węgla w organizmie, bo to w przypadku wielu ludzi może spowodować wyzdrowienie. Na przykład uleczenie się z czegoś, co wielu lekarzy uważa za nieuleczalne, astma, albo uleczenie się z anemii poprzez proste ćwiczenia oddechowe. Człowiek, który zaczyna modyfikować swoją dietę, zauważa, że w jego organizmie zaczynają zachodzić zmiany. Wszelkie działanie na człowieka powoduje zmiany widoczne i w umyśle, i w organizmie. W przypadku, który nas najbardziej interesuje, czyli jedzenie, człowiek i dieta, styl życia bez jedzenia, te zmiany są wyraźnie zauważalne. Są to zmiany, które zachodzą w organach człowieka. I pierwszą taką zmianą, o której warto wspomnieć, to jest kurczenie się. Łatwo sobie wyobrazić, że człowiek, który je dużo, posiada żołądek wielki jak torba. Natomiast człowiek, który je 10 razy mniej, jego organizm nie potrzebuje tak wielkiego żołądka, a jego żołądek zaczyna się kurczyć. Więc gdybyśmy sobie wyobrazili człowieka, który codziennie zjada powiedzmy 5 kg żywności i później od pewnego dnia powiedziałby, że od dzisiaj zjem tylko 0,5 kg dziennie, czyli 10 razy mniej, to gdybyśmy obserwowali jego żołądek, to byśmy zauważyli, że on się zmniejsza. Żołądek, jak wiecie, jest to coś w rodzaju, myślałem, że tu miałem narysowane, ale nie. Jest to coś w rodzaju takiej rury. Aha, tutaj to miałem narysowane. Nasz w ogóle układ pokarmowy stanowi coś w rodzaju, no nie jest to taka prosta rura, prawda? Jest to rura, która tu jest węższa, tam jest szersza i poza tym wije się tutaj, same jelita mają około 7 metrów. Ale wyobraźmy sobie tą część tej rury, którą nazywamy żołądkiem. Więc u przeciętnego człowieka, ja może najlepiej tego nie narysuję, ale ta część rury, którą nazywamy żołądkiem, wygląda mniej więcej tak. Więc widać, że tutaj od przełyku jedzenie wpada i ta część jest znacznie powiększona tej rury. Jak gdyby część rury została rozepchana i u człowieka powiedzmy, który dużo je, no to to może być takie wielkie. Prawda? Takie wielkie. Natomiast u człowieka, który, albo inaczej tutaj to mogę przedstawić, u człowieka, który nie je, to zacznie się zamykać stopniowo, aż dojdzie powiedzmy do takiego tylko lekkiego wybrzuszenia albo zupełnie stanie się to rurą. Na potwierdzenie tego znam wyniki badań, które przeprowadzono na osobach, które przez dziesiątki lat nie jadły, albo to co jadły było praktycznie niczym. Przykładem może być Teresa Neumann z Niemiec, która jedyne co jadła to była codziennie rano chodziła do kościoła i jadła hostię, a więc troszeczkę tego jedzenia, więc jej żołądek i jelita były, o ile dobrze pamiętam, chodziło o nią, ale być może o kogoś innego. Mniejsza o to, była to osoba, która przez kilkadziesiąt lat właśnie albo nic nie jadła, albo tak się odżywiała. To jak później zrobili sekcję zwłok, to stwierdzili, że jelito grube, które u przeciętnego człowieka jest mniej więcej, ma taką średnicę, u niej miało średnicę taką jak ołówek, czyli no z 20 razy mniejszą średnicę. O jelicie cienkim to możecie sobie wyobrazić, że było jeszcze cieńsze. Natomiast żołądek był prawie rurą. Jakby to wybrzuszenie było tam bardzo minimalne. Można by powiedzieć, że jest to prawie rura. Więc człowiek, który je dużo, będzie miał tak rozbrzuszony żołądek. Człowiek, który nic nie je albo prawie nic nie je, można powiedzieć, będzie miał, nie będzie miał żołądka.
albo będzie on minimalny. I tutaj jest to przykład, który doświadczalnie potwierdza, że dieta wpływa na organy człowieka. Skoro wpływa na żołądek, to także będzie wpływać na jelita, nerki, na wątrobę, na skórę, na włosy, na wszystko inne. I teraz człowiek, który dużo je, jego jelita też są większe. Jak zmniejszy ilość, one zaczną się zmniejszać, zaczną się kurczyć. Wątroba człowieka, który je dużo, też zwiększa się. Ona gromadzi w sobie określone substancje. Jak człowiek zmniejszy ilość pożywienia albo odstawi, na przykład pości, ona zacznie się kurczyć. Podobnie jest z nerkami. Możecie wtedy zauważyć, jakbyście powiedzmy zrobili sobie taki eksperyment, od dzisiaj nie jem i pościli przez powiedzmy 2 miesiące, to byście zauważyli bez względu na dietę, którą mieliście poprzednio, bo chyba, że ta dieta to też było powiedzmy taka ilość dziennie, to byście zauważyli, poczuli bóle w różnych częściach ciała. Te bóle mogą być spowodowane czymś innym, ale jednym z powodów byłby to, że żołądek, wątroba, nerki, jelita, że to się zaczyna kurczyć. Na początku ten proces szybciej zachodzi i stąd ten ból się bierze, a później wolniej. Ja sam doświadczyłem tego w momencie, kiedy odstawiłem jedzenie, po 4-5 tygodniach miałem tu takie bóle, że tak jak teraz stoję, nie mogłem długo stać. Więc stawałem albo w ten sposób, albo siadałem na krześle. Nawet jak na krześle siedziałem i wyprostowany, ja większość czasu spędzam przed komputerem, więc większość czasu siedzę w ten sposób, to wszystko tutaj mnie bolało, dopiero jak się kurczyłem. Nawet jak zasiadałem do kontemplacji z wyprostowanym kręgosłupem, to dłużej jak kilka minut nie mogłem, bo wszystkie myśli zaczęły krążyć wokół tego bólu, więc siadałem w ten sposób. Nawet jak leżałem wyprostowany, to zaczynało mnie tutaj boleć. I to trwało przez kilkanaście dni i to było właśnie efektem tego kurczenia się jelit, żołądka, jak to ten proces, pierwsza część tego procesu kurczenia się, ta najbardziej intensywna, się zakończyła, przepona wzmocniła swoje mięśnie, to wtedy to przestało boleć. Więc wyobraźcie sobie, przepona jest mniej więcej tutaj i ona normalnie pracuje w ten sposób, że w zależności od tego, jak człowiek oddycha, wznosi się do góry i na dół, opada. I teraz w moim przypadku było to tak, że jelita powiedzmy były wypełnione cały czas, wybrzuszone, więc ta przepona częściowo się opierała na tych jelitach. I teraz w ciągu kilkudziesięciu dni one się znacznie skurczyły. Nie tylko, że zabrakło, że stały się puste, ale nie były potrzebne takie grube, więc się znacznie skurczyły, a ja przedtem dużo jadłem, zanim odstawiłem jedzenie. Więc ta przepona jak gdyby poczuła, że pod nią się zrobi przestrzeń wolna. Ona jak gdyby tak zawisła i zmuszona została do tego, żeby utrzymywać te organy do góry, do intensywniejszej pracy. Czyli zanim jej się mięśnie wyrobiły odpowiednio mocne, to bolało. To tak samo jak człowiek, który rzuci się nagle na siłownię i zacznie intensywnie ćwiczyć, to później na drugi dzień albo w ogóle w tego samego dnia czuje bóle mięśni, prawda? Ale jak już poćwiczy, no to te bóle zanikają, bo mięśnie się wzmacniają albo wzrastają. Podobnie było, jest z przeponą. Więc jeżeli będziecie eksperymentować z jedzeniem, a coś takiego się stanie, to nie ma co się bać i wyobrażać sobie, że o, coś się staje ze mną, chyba coś się psuje, zaczyna mi organizm źle funkcjonować, bo wszystko mnie tutaj zaczyna boleć. A niektórzy nawet pomyślą, że zaczyna gnić. Nic takiego się nie dzieje, po prostu kurczą się organy. Następnie, co można zauważyć w organizmie człowieka, który modyfikuje swoją dietę, im bardziej, tym bardziej to jest zauważalne, że oddech staje się wolniejszy. I tutaj w swoim przypadku zauważyłem, że mniej więcej o 30-40% częstotliwość oddechów się zmniejszyła. Można to sobie tłumaczyć w różny sposób, tym na przykład, że mniej tlenu jest potrzebne,
no bo mniej substancji trzeba spalać i usuwać. Można to sobie też tłumaczyć w ten sposób i tak się też dzieje, że ponieważ jelita się skurczyły i organy też, więc tu się zrobiła większa powierzchnia, więc płuca mogą więcej nabrać tego jednorazowo, dlatego nie potrzebują tak często oddychać. Tętno też się reguluje. W moim przypadku zauważyłem, że typowe tętno w granicach 80 kilka do 90 uderzeń serca na minutę spadło do około między 50 a 60 uderzeń na minutę, a w czasie snu nawet 40 i jeszcze wolniej. Ciśnienie krwi człowieka, który przestaje jeść, zazwyczaj opada. Zazwyczaj bywa to tak, że miał ciśnienie takie krwi, podstawia jedzenie, ono spada, trochę się tutaj waha, a później z czasem wraca i stabilizuje się już na właściwym poziomie. Kogoś, kto miał niskie ciśnienie krwi, to najprawdopodobniej będzie tak, że spada, ten człowiek wtedy ciężkie chwile przeżywa, ale później się wznosi i stabilizuje się na wyższym poziomie niż miał na początku. No i praca gruczołu, wydzielania wewnętrznego. Otóż człowiek, tutaj może trochę więcej na ten temat powiem, człowiek, który modyfikuje swoją dietę, w pierwszej kolejności najintensywniej, najmocniej wpływa na sam organizm, a więc na pracę jego narządów wewnętrznych, co oczywiście powoduje także zmiany w pracy gruczołu wydzielania wewnętrznego. Weźmy jeden przykład mojego znajomego. Mój znajomy, jak się budzi rano, zanim jeszcze idzie spać następnego dnia wieczorem, przygotowuje sobie czajnik, stawia go na kuchenkę gazową, zasypuje kawę do szklanki, tak żeby wszystko było gotowe. I rano jak wstaje, to z oczami zamkniętymi po omacku dochodzi do tej kuchenki, włącza, szybko gotuje wodę, zalewa. Jak rozchodzi się zapach kawy, jak on zaczyna pić, to już zaczyna się budzić razem z tą kawą. I w przypadku jego, gdyby mu nie dać tej kawy, to ciężko by mu było się obudzić, naprawdę. To jest przykład człowieka, u którego gruczoł, który jest odpowiedzialny za wydzielanie adrenaliny, funkcjonuje nieprawidłowo, bo przez całe te lata picia kawy, on go przyzwyczaił, że rano ma nie wydzielać, powiedzmy, tyle adrenaliny, ma wydzielać jej mniej albo wcale. I teraz człowiek, to jest jeden z takich przykładów, prawda? I teraz gdyby on przestał pić tą kawę, to by miał ciężkie pierwsze dni, ciężko było mu się zbudzić, ale po jakimś czasie jego gruczoł by się przyzwyczaił do tego, że rano nie dostaje kawy, a więc powinien dać, bo on zastępował adrenalinę kofeiną. A ponieważ teraz nie daje, więc powinno więcej adrenaliny zostać wstrzyknięte do krwi i ten gruczoł by zaczął pracować poprawnie. To był przykład jednego gruczołu. Tych gruczołów mamy więcej w organizmie, więc ponieważ my jemy to, co jemy, każdy ma jakąś tam swoją dietę, zjadając pożywienie, człowiek zjada związki chemiczne, które wpływają na pracę gruczołu wydzielania wewnętrznego. Więc nie ma się co dziwić, że człowiek, który modyfikuje swoją dietę, także modyfikuje działanie gruczołu wydzielania wewnętrznego. Więc w momencie, kiedy człowiek pości, kiedy dokonuje jakichś intensywniejszych zmian, powiedzmy, je wszystko, a od dzisiaj będę jadł tylko owoce i nic więcej. Taką dietę wprowadzam. Albo od dzisiaj post. To nie ma się co dziwić, że nagle wszystkie gruczoły wydzielania wewnętrznego zauważają tą zmianę, bo związki chemiczne, które się dostawały, przestają się dostawać. One wpływały na pracę tych gruczołów, wpływały na pracę mózgu, a teraz nie, więc ich działanie też powinno się dostosować do tego. A jak mówiłem, organizm nasz jest systemem samosterującym się, więc jeżeli chodzi o chemię organizmu, no to te gruczoły wydzielania wewnętrznego nią regulują. Jeżeli my jemy, dostarczamy związki chemiczne, gruczoły się dostosowują. Jak pościmy, gruczoły też się dostosowują, czyli więcej albo mniej czegoś zaczynają wydzielać.
Z tego między innymi powodu, albo w taki sposób można by tłumaczyć, cukrzyca jest chorobą typową, taką, gdzie wydzielanie insuliny przez trzustkę jest niewystarczające, niewłaściwie funkcjonuje. Oczywiście są różne rodzaje cukrzycy, ale upraszczając to bardzo, polega ona na tym, że insulina wydziela insulina jest niewystarczającej ilości wydzielana. I teraz, jeżeli, a dzieje się tak dlatego najczęściej, że związki chemiczne, które są w organizmie, czy to nagromadzone, czy stale dostarczane, powodują niewłaściwie zaburzone działanie trzustki. I teraz, jeżeli usuniemy te związki chemiczne, to trzustka jak gdyby zostanie zmuszona do właściwego działania i wcześniej czy później zacznie właściwie działać. I leczenie cukrzyków postami albo dietami jednoznacznie wskazuje na to, że coś takiego, co się nazywa cukrzycą i określane przez wielu jest jako chorobą nieuleczalną, jest w pełni uleczalne. Także stosując modyfikację swojej diety, wpływamy na działanie wszystkich organów, szczególnie na te, które, szczególnie to się dzieje, co wymieniłem w tych 5 punktach. Teraz chcę przejść do tematu głównego, do tematu dotyczącego metod przystosowania organizmu do życia bez jedzenia. Tak jak już wcześniej tłumaczyłem, to w jaki sposób funkcjonuje organizm i w jaki sposób jedzenie wpływa na organizm, wpływa albo nie wpływa, jedzenie i różne substancje, zależy od działania podświadomości. A ponieważ podświadomość nie jest czymś wyizolowanym, podświadomość jest częścią człowieka, ale ten człowiek tak czy inaczej stanowi całość, więc można na człowieka wpływać i od strony podświadomości, i od strony intelektu, i od strony typowo materialnej. I chcę się zająć właśnie tą stroną typowo materialną, gdzie na całego człowieka wpływa się poprzez różne metody. Jest tych metod kilkanaście, ja opiszę 9 czy 10. Metody przystosowania organizmu do życia bez jedzenia. I od razu powiem, że metody w pełni fizyczne przystosowania organizmu do życia bez jedzenia funkcjonują wtedy, kiedy poparte są też działaniem, tym działaniem psychicznym, mentalnym. I raczej nie da się przystosować człowieka do życia bez jedzenia wtedy, kiedy człowiek skupi się tylko i wyłącznie na metodach typowo tych fizycznych, czyli modyfikacja diety albo jakieś ćwiczenia, to jest niewystarczające, dlatego że żeby żyć bez jedzenia, czyli żeby żyć w pełni tylko światłem, człowiek potrzebuje, aby sfera jego świadomości, w której żyje, rozszerzyła się wystarczająco do tego, żeby ten proces mógł zajść. Bo tak jak tam rysowałem na tym wykresie, jeżeli te sfery świadomości, różne takie sfery świadomości, istnienie, instynkt i tak dalej, jeżeli to się nie rozszerzy wystarczająco, w praktyce ta sfera świadomości powinna wyjść poza intelekt. Jeżeli ktoś żyje tylko życiem intelektualnym, wszystko chce wytłumaczyć i zrozumieć intelektualnie, to taki człowiek nie jest w stanie żyć bez jedzenia. Dopiero jak ten człowiek wyjdzie, rozszerzy tą sferę świadomości, w której żyje bardziej, to dopiero wtedy sobie otwiera drogę do życia bez jedzenia. I teraz omawiając to życie bez jedzenia, skupię się najpierw na tej stronie typowo właśnie fizycznej. Czyli tych metodach, które opierają się głównie na jakimś działaniu odnośnie jedzenia człowieka. A później dodam do tego, prawdopodobnie już w następnej części, dodam do tego jeszcze stronę psychiczną i mentalną i tworząc z tego dla siebie całościowy taki system, można, jeżeli komuś zależy na tym, tak zmienić styl swojego życia, że jedzenie będzie traktowane tak jak, powiedzmy, inne przedmioty, które nie wpływają na funkcjonowanie organizmu. Powiedzmy, podłoga czy ściany w Twoim domu
a z nimi spotykasz się też codziennie, nie wpływają na funkcjonowanie Twojego organizmu, albo prawie nie wpływają. Więc jedzenie też może być tak, że czy Ty będziesz go jeść, czy nie, ono nie będzie wpływać na funkcjonowanie Twojego organizmu. A ponieważ wygodniej jest nie jeść, więc większość ludzi będzie nie jadła. I teraz o tych metodach. Każdą metodę można by, no nie każdą, większość metod można by podzielić na kilka części. Okres przygotowania, ten okres jest najważniejszy, bo bez przygotowania w zdecydowanej większości przypadków życie bez jedzenia nie jest możliwe. Drugi okres przejścia, czyli miejsce, w którym człowiek mówi sobie teraz klamka zapadnie, dokonuje już tej modyfikacji i okres już, kiedy człowiek dokonał modyfikacji w swoim życiu w przypadku jedzenia, to będzie życie bez jedzenia właśnie. Jest wiele różnych metod, te, o których ja mówię, są następujące. Pierwsza metoda, ja ją nazwałem metodą naturalną, to jest taka, w której człowiek koncentruje się na modyfikacji swojej diety. Tak modyfikuje swoją dietę, że ona staje się coraz bardziej delikatna, coraz bardziej wysublimowana. Czyli stopniowo z tej diety usuwa substancje, te, które są jak gdyby takie o najniższych wibracjach, najcięższe, po kolei aż do tych, które są o wibracjach tych najwyższych, gdyby to w ten sposób omawiać. I co robić wtedy? I to jest ten okres przygotowania, wygląda w ten sposób, że w jakimś czasie, zazwyczaj to trwa no raczej nie krócej niż 3 miesiące, ale może trwać kilka, kilkanaście miesięcy, kilka lat, a nawet kilkadziesiąt lat. Ten proces sublimacji diety. I wcale nie musi on wyglądać tak, jak ja będę opisywał. Ale przejdźmy do przykładów. Czyli tak, decyduje się na modyfikację swojej diety. Albo przygotowuje się, albo chce poprawić sobie stan zdrowia, albo przygotowuje się do długotrwałego postu, albo decyduje się na to, żeby doświadczyć przez jakiś czas życia bez jedzenia. I decyduje się na tą metodę naturalną. Więc tak, na początku odstawiam z mojego jadłospisu wszystko, co jest smażone, pieczone, grillowane, wędzone albo w podobny sposób przygotowywane. To są substancje, które dla organizmu mają zero wartości, są w pełni usuwane przez organizm, bo jak weźmiesz kiełbasę i zgrillujesz ją i zjesz, to organizm praktycznie w całości poświęca energię na to, żeby usunąć wszystko to, co się dostało do organizmu. Ale to nie musi być kiełbasa, to mogą być chipsy, to mogą być frytki, to może być pizza i podobne substancje. Smażone, grillowane, pieczone, wędzone. Następnie z jadłospisu usuwam wszystko, co ma jakikolwiek związek z mlekiem. Cały nabiał, wszystko, co pochodzi od mleka. Nie tylko samo mleko, ale także maślanka, kefir, jogurt, sery wszelkiego rodzaju, masło i tak dalej. Chociaż jeżeli chodzi o masło, bo masło to jest mieszanina tłuszczu i sera. To jest mieszanina tłuszczu z mleka i sera. Jak klarujecie masło, to widzicie, że około 10% to jest coś w rodzaju takiego sera, białka. Ja często się zastanawiam, czy najpierw odstawić nabiał, a później rzeczy smażone, czy odwrotnie. Ale już coraz częściej dochodzę do wniosku, że prawdopodobnie nabiał należałoby najpierw odstawić, bo on czyni dużo większe spustoszenia w organizmie niż te substancje pieczone. Czyli to, co pozostaje teraz do jedzenia, to są wszystkie rzeczy robione ze zbóż, z roślin strączkowych, z warzyw, owoców, orzechów i tak dalej. Następnie po jakimś czasie człowiek decyduje się na kolejny krok i odstawia wszystko, co jest robione ze zbóż.
A więc wszystko, co jest robione z mąki. Więc chleb, ciasta, pączki, bułki i tak dalej. Oczywiście to nie musi wyglądać w ten sposób. I najlepiej, jeżeli nie wygląda to w ten sposób. To znaczy, że tak, mówię sobie, że dzisiaj ostatnia pizza w moim życiu i nigdy więcej. Albo mówię sobie, dzisiaj ostatni nabiał, który zjadam i od jutra nigdy więcej. I powiedzmy, za kilka dni tak bardzo mnie nęci, nie mogę wytrzymać, żeby zjeść sobie kawałek sera krajanego, czy wypić szklankę mleka, no nie mogę się powstrzymać. Śni mi się to po nocach i tak dalej. Więc nie ma co się przejmować. Nie chodzi o to, żeby walczyć z organizmem, bo jak walczysz, walka zawsze prowadzi do ofiar. Jak walczysz z własnym organizmem, no to kto może być ofiarą? I w tym przypadku takie działanie byłoby ofiarą, byłoby tworzenie ofiary z samego siebie. Jak jest, powiedzmy tak, odstawiłeś parę miesięcy temu już substancje spożywcze, które są smażone, pieczone. Niech to będzie na przykład pizza. I teraz nagle przechodzisz koło pizzerii i tak bardzo cię się, nie będę tego jadł, ale wracasz do domu, myślisz, cały czas ci to chodzi, pomyślasz, oglądasz telewizor, nie możesz się obejść, no cały czas takie silne wewnętrzne jak gdyby ssanie poczęła. No to by była walka w tym przypadku, a nie chodzi o to, żeby się unieszczęśliwiać i walczyć. Więc lepiej po prostu wziąć i zjeść tą pizzę, nawet jak powiedzmy przez pół roku już nie jadłeś. Nie należy tego traktować jako takiej skali, że jak ja już jestem tutaj, że nawet nie jem niczego, co jest zrobione ze zboża, to nie wolno mi jajka zjeść, bo jak zjem, to się zawali cały system. Nie, nie chodzi o to, żeby walczyć. Chodzi o to, żeby zastosować dyscyplinę. A dyscyplina to jest rozsądne, mądre działanie, które prowadzi, takie działanie, które prowadzi w tym przypadku organizm do określonych rezultatów. Ale działanie, które opiera się na miłości, a nie na walce. Więc jeżeli ja już powiedzmy żyję tylko warzywami i owocami, to nie znaczy, że nie wolno mi zjeść nigdy, przenigdy kawałka mięsa na przykład, albo jajka, albo kawałka tortu urodzinowego. Jeżeli naprawdę czuję taką potrzebę i jest mi ciężko żyć bez tego, to zjem i będzie w porządku, nic się nie zawali. Pokażę organizmowi, że go kocham, a nie, że go męczę, że się nad nim znęcam. I ta metoda też nie oznacza tego, że powiedzmy tak, do dzisiaj będę pił mleko, od jutra koniec, żadnych mlek, żadnego sera, nic. Ta metoda oznacza, że stosuje dyscyplinę, a nie walkę. A dyscyplina jest rozsądnym, mądrym prowadzeniem. A więc tak, skoro bardzo lubię pić mleko i jeść sery, to dlaczego mam od razu odcinać się od tego? Może zróbmy to w ten sposób, że codziennie, powiedzmy, wypijam pół litra mleka. Niech to tak będzie, że za cały dzień w różnych tych substancjach mi się nagromadzi pół litra mleka. No to robię sobie w ten sposób. Aha. Skoro codziennie pół litra, no to od jutra zaczynam powolutku eliminację. Czyli zamiast 500 ml to będzie 495. Następnego dnia 490, następnego dnia 485. Stopniowo, powolutku, powolutku, bo organizm nie odróżni, czy wypiłeś 500, czy 495. Nie odróżni tej ilości. To może być po 1 ml albo po 1 gramie. Jeżeli to jest, powiedzmy zjada ktoś 5 kg chleba na tydzień, no to może być tak, że w tym tygodniu zjadam 5 kg, a w następnym 4 kg 990 gramów. Organizm zupełnie nie odczuje tej różnicy. Ale jak tak będziesz kontynuował, powiedzmy 10 gramów na tydzień mniej, to zauważysz, że po roku czasu z tych 5 kg powiedzmy zrobiła się znacznie mniejsza ilość, a organizm nadal tak samo akceptuje, nie domaga się tego wcale więcej. Czyli stopniowo ujmując, minimalne ilości takie, że organizm nie jest w stanie rozróżnić, można dojść do zupełnej eliminacji i organizm będzie równie zadowolony. Także po pierwsze, stopniowo lepiej powolutku eliminować, chyba że od razu możesz odstawić i nie ciągnie cię do tego, no to w porządku.
I po drugie, jeżeli naprawdę już odstawiłeś coś dawno temu, a naprawdę cię nęci, nie możesz bez tego wytrzymać, no to sobie weź. Na następnym etapie odstawia się wszystkie kasze i rośliny strączkowe, czyli człowiek je warzywa, orzechy, owoce tylko. W następnym etapie odstawia się wszelkie przetwarzanie. To znaczy już nie gotować, smażenie już żeśmy dawniej odstawili, nie gotować, nie kwasić, nie na parze, czy w jakikolwiek inny sposób nie przetwarzać. Po prostu bierzesz tak jak natura dała, myjesz w wodzie i zjadasz. Czyli jesz tylko i wyłącznie te rzeczy, które są naturalne. Bo każde przetwarzanie to jest obróbka chemiczna. Kuchnia jest laboratorium chemicznym i wszelkie przetwarzanie typu gotowanie na parze czy w wodzie, smażenie, wędzenie, co tam jeszcze, kiszenie, to są procesy chemiczne i takie przetwarzanie powoduje, że żywność, która jest już gotowa w stanie naturalnym i jest naturalna, wzięta z natury, zostaje przetworzona na coś, co jest obce dla organizmu ludzkiego i nie ma się co dziwić, że taki obcy związek w organizmie najczęściej jest po prostu w pełni usuwany. Na następnym etapie, w kolejnym momencie usuwane są warzywa, później orzechy, człowiek je same owoce i niektórzy później z tych owoców jeszcze wyciskają soki, piją te soki, rozcieńczają te soki stopniowo wodą, zastępują je coraz bardziej wodą i później odstawiają zupełnie już jedzenie i picie najczęściej. Po jakimś czasie też prawie nie piją albo zupełnie nie piją. Także nie musi to być dokładnie tak, jak tu jest napisane w tej samej kolejności. Można tą kolejność zmienić, aczkolwiek warto zapamiętać o tym, żeby zjadane stopniowo usuwać z diety te substancje, które są o najniższych wibracjach, te, które są najdalsze w naturze, czyli te, które są najbardziej przetwarzane. A jeżeli ktoś decyduje się na to, żeby zupełnie odstawić jedzenie, to zakończyć właśnie na etapie tych substancji, które dla organizmu ludzkiego są najłatwiej, najszybciej przetwarzane, najlepiej przyswajalne, powiedzielibyśmy, czyli owoce. Owoce naturalnie jak gdyby są przeznaczone dla człowieka, bo jest to jedyne naturalne pożywienie, które zawsze było w naturze przed człowiekiem i rośnie na drzewach, a drzewa, jak wiecie, to są jedyne istoty w naturze, które niebo mają w niebie, głowę mają w niebie, a nogi mają w ziemi, czyli łączą i duchowość, i materię w jedną całość. Następna metoda, taka typowo, jeżeli mówimy o metodach typowo fizycznych albo o tej fizycznej stronie przystosowania organizmu do jedzenia, to następna metoda, ja ją nazywam metodą siłową. Metoda siłowa, jak sama nazwa wskazuje, polega na tym, żeby zastosować siłę, jak gdyby zmusić organizm, więc jest to metoda taka, która bardziej polega na walce. To jest metoda, w której człowiek mówi sobie: koniec, od teraz nie jem. I czasami zdarza się, że ktoś po seminarium właśnie decyduje się na tą metodę i przyjeżdża i mówi: to ja od dzisiaj nie jem, koniec. I jest paru takich niejedzących, którzy zdecydowali się na tą metodę i no, wyszło i faktycznie funkcjonuje w ich przypadku. Natomiast faktem jest, że w zdecydowanej ilości przypadków ta metoda nie jest dobra. Bo jeżeli ktoś jest naprawdę uparty, to może się to skończyć wycieńczeniem organizmu, a co gorsza, śmiercią głodową. A jak ktoś jest mniej uparty, czyli jest wystarczająco mądry, to zakończy się jedynie wycieńczeniem i człowiek z ciekawym doświadczeniem wraca z powrotem potem do tak zwanego normalnego odżywiania się.
Metoda trzecia jest metodą nagłą. Tak naprawdę to nie jest metoda, bo jest to coś, co się nagle zdarza człowiekowi. Są tacy ludzie, którzy często zdarza się to osobom, które są zaangażowane albo w religię, w modlitwę, albo w twórczość jakąś. To mogą być artyści też, to mogą być malarze. Znajduje sobie obiekt tworzenia albo obiekt podziwiania, wywyższania i całą swoją jak gdyby energię przeznacza ku temu i poza tym nie widzi świata. To może być jakiś ktoś, kto zamknięty jest w klasztorze i poświęca się tylko modlitwie i przechodzi jakieś momenty takie, że zapomina o całym świecie tylko o tym, więc zapomina równocześnie o jedzeniu i potem może być tak, że wraca, chce jeść, idzie z wszystkimi innymi na posiłek, je i okazuje się, że nie może, że wymiotuje, co zje, to wymiotuje. I ja osobiście też słyszałem o takich przypadkach i nawet spotkałem jedną czy dwie takie osoby, które przez jakiś okres czasu, to najczęściej trwa kilka tygodni, kilka miesięcy, ale są też przypadki, że trwało kilkadziesiąt lat, czyli nagle spada na człowieka. To może być metodą wtedy, kiedy ktoś chce, wiedząc o tym, ma obiekt jakiś taki, którego może w pełni się poświęcić, czy to będzie twórczość, czy uwielbienie na przykład i może mu się to zdarzyć. Więc jeżeli ktoś poświęca się powiedzmy malarstwu z takim zamysłem, to może mu się to udać. Metoda duchowa to jest metoda, jak sama nazwa mówi, która też jest zbliżona do metody nagłej, ale w metodzie nagłej nagle człowiek przestaje jeść, nie jest w stanie przyjąć żadnego pożywienia, bo ono odrzuca go albo odrzuca człowieka od tego pożywienia, a w metodzie duchowej człowiek wiedząc, że poprzez rozszerzenie sfery świadomości, w której żyje, może dojść do stanu, w którym uniezależnia się od jedzenia, więc idzie tą metodą, tą drogą duchową, czyli kontempluje, medytuje, śpiewa mantry, modli się, ćwiczenia energetyzujące i tak dalej. Czyli robi wszystko, co tylko możliwe, żeby w tym kierunku rozwijać siebie, co powoduje rozszerzenie sfery świadomości i jedzenie jako takie naturalne odpada od człowieka. Metoda hipnotyczna. Hipnozę na pewno każdy z Was słyszał o hipnozie, może znacie nawet. Jest to taka metoda, gdzie człowiek poddaje się innej osobie, w sensie, że pozwala na głębszą, intensywniejszą modyfikację podświadomości, pewnych procesów tam zachodzących, programów podświadomości. W tej metodzie to naturalne sito, którym jest intelekt, jest jak gdyby rozrzedzone i hipnotyzer, ta druga osoba ma większe możliwości modyfikacji.